Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Fański Jumping. Polecam na wstępie zostawić suba i łapeczkę w górę. Dzisiaj skocznia w Szwajcarii Engelberg HS140, punkt konstrukcyjny 125 metrów i aktualny rekord to 138,5 metra. Miejmy nadzieję, że coś się zmieni w tych zawodach, chociaż forma naszych zawodników bardzo słaba. Już dawno nie widziałem nikogo z nich na podium. Może tutaj przełamią swoją złą passę. No i kto zaczyna? Zaczyna Piotrek Żyła. Ma lekki wiatr pod narty, wzmagający się. Więc Piotrek, wykorzystaj to, dobrze się tam wybij. Może w tych zawodach będzie już dobrze. No i wydaje mi się, że ładne wyjście z progu Piotrka Żyły. Au! No i słaby początek zawodów. Piotrek Żyła, niezła odległość, bo 128 metrów, ale niestety upadek. Także u Piotrka Żyły pasa zła trwa nadal. Miejmy nadzieję, że u Kamila Stocha i Dawida Kubackiego jest inaczej. No i możemy się teraz przekonać, bo już Dawid Kubacki na belce startowej, także ma bardzo dobry wiatr pod narty. Zobaczmy, czy to wykorzysta. Dawid Kubacki, ładne wyjście z progu, leci nisko bardzo, ale skok taki poprawny, 124 metry, ustane, dobre lądowanie. No i Dawid Kubacki jak na razie na szóstym miejscu. To także nie jest zbyt dobry skok, bez żadnego błysku, ale cieszmy się, że wylądowany i w ogóle. Może Kamil Stoch, może jemu się uda tu dalej skoczyć. Naprawdę jak na razie forma bardzo słaba. No i już na najeździe. Kamil Stoch był na treningach ostatnio. Zobaczmy, czy mu pomogły. Leci wysoko Kamil Stoch, proszę Państwa. Treningi ewidentnie mu pomogły. Świetna odległość, nowy rekord skoczni, 140 metrów. Także Kamil Stoch tutaj ratuje honor naszej drużyny. Pierwsze miejsce mu to daje. Zobaczmy, czy ktoś go w ogóle wyprzedzi. Bardzo dobry skok Kamila Stocha, ustany pięknym telemarkiem, noty bardzo dobre. No i proszę Państwa, Kamil Stoch po pierwszej serii prowadzi. Byleby się tutaj nic w drugiej serii złego nie stało ze skokiem Kamila Stocha. No i oczywiście innych naszych zawodników, bo także tutaj Dawid Kubacki ma szansę awansować wyżej do pierwszej dziesiątki. A może nawet Piotrek Żyła gdzieś tam wyżej awansuje, zobaczymy w tej serii. No to zaczyna Piotrek Żyła, który zepsuł skok w pierwszej serii, totalnie upadek. Ma szansę się zrehabilitować. Spójrzmy na ten skok. No i teraz za wczesne wyjście z progu, Piotrek asekuracyjnie tu skacze. No i bardzo słaba odległość, 106 metrów, ale skok ustany, także Piotrek Żyła bez formy, totalnie zła passa trwa nadal. No i za chwilę już Dawid Kubacki. No ostatnio wiadomo, też słaba forma, ale był najlepszym z naszych zawodników w poprzednich tam zawodach w kilku odcinkach. Także może dostanie się tutaj do dziesiątki dzisiaj, albo i wyżej. Spójrzmy sobie na ten skok Dawida Kubackiego. Także mam wrażenie, za wcześnie się wybił. Ojojojojoj, Dawid Kubacki, bardzo słaby skok. 104 metry, podobnie jak Piotrek Żyła. Na dwie nogi zrezygnowany wylądował. No nie wiem. Został nam tylko Kamil Stoch. Kamil Stoch ma wielkie szanse na pierwsze miejsce. Zobaczmy sobie, kto tutaj najlepiej skoczył. No wystarczy, żeby powtórzył poprzedni skok i było wspaniale. Ma bardzo dobry wiatr pod narty. Sędzia tutaj szybko macha chorągiewką, trener znaczy się. No i Kamil Stoch już na najeździe. Oby to był dobry skok, jak najdalej. Kamil Stoch, takie se wyjście z progu, proszę Państwa. No nie tego oczekiwaliśmy. 120 metrów, dopiero siódme miejsce Kamila Stocha. No niestety, było blisko. Gdyby Kamil Stoch nie zepsuł skoku w drugiej serii, to mógłby nawet zwyciężyć lub być na podium. No i dzisiaj wygrywa Filip Aschenwald, Ryoyu Kobayashi jest drugi i Robert Johansson trzeci. Znowu troszkę tutaj zła passa trwa w skokach, no ale nic nie poradzimy. Kamil Stoch dzisiaj lekki błysk w pierwszej serii, ale dalej poza podium. Także ja się z wami żegnam, zapraszam do subskrypcji, do zostawienia łapki w górę.
i do kolejnego odcinka. Może nasi zawodnicy będą już lepiej skakać. Do widzenia.